Jesteśmy w trakcie realizacji projektu Bawmy się razem. Jest to cykl imprez rekreacyjno-kulturalnych dla osób niepełnosprawnych, ale również też ich otoczenia, rodzin, tych osób, które chcą przychodzić i integrować się z osobami niepełnosprawnymi. Projekt zaczął się już w maju. Pierwsza impreza była Dniem Dziecka. To było Dzień Dziecka z Indianami w wiosce indiańskiej Bonanza. To, że jesteśmy tutaj dzisiaj, to jest jakby drugi etap tego projektu. Są to warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne, wokalne. Mają też basen, 200 uczestników z 4 województw. Oczywiście jest to pół na pół, osoby niepełnosprawne z opiekunami. Wspaniale się tutaj czują. Mieliśmy okazję wziąć udział w warsztatach muzycznych. Są i warsztaty taneczne. Jest możliwość korzystania z basenu. Tutaj ten ośrodek Gołoboże w Rutkach oferuje bardzo dobre warunki. Widać, że ludzie, którzy tutaj przyjechali, dzieci, młodzież, osoby starsze, czują się ze sobą dobrze i cieszę się, że my też przez moment mogliśmy uczestniczyć w tych zajęciach. W październiku będzie kolejny etap projektu i będzie to przegląd twórczości osób niepełnosprawnych i tam będziemy się chwalić i zdobywać nagrody w konkursach właśnie w tym, co tutaj sobie wypracujemy. Jest to projekt na 4 województwa, dość duże przedsięwzięcie, bo mamy, oczywiście liderem jest województwo świętokrzyskie z racji tego, że Stowarzyszenie Zielonka jest z terenu województwa świętokrzyskiego, ale mamy też i mazowieckie, i lubelskie, i Podkarpacie. W projekcie weźmie udział, no założyliśmy, że 500 osób, ale myślę, że będzie ostatecznie sporo więcej.